najważniejsza rzecz w świecie. Flirty. Dawno żeśmy na bagnach nie byli. A to jest gdzie? Zima, yes. Zielony kwiat. 1100 metrów, jeszcze bliżej. Za to handlarz ma... Sam se stay here. Zaś nie wiem, gdzie osła zostawiłam. Stay here. No tu zaparkowałaś? No gdzieś osłem? Na placu go zostawiłam, ale nie wiem na którym. Tutaj jest osioł przecież przed bramą. Ale to jest twój, a mój? Przed bramą stoi. Tak? Pobiegłam? Na piechotę pobiegłam. Dobrze. Tutaj obok mnie stoi, o. Dobra, widzę, widzę. Chodźmy do wioski. Za tydzień będą heheszki, coś czuję. No. Będą. Tutaj nie brzmi. Co się stanie, jak wjedziemy do za głębokiej wody osłem? Ktoś próbował? Nie. No, próbuj. No to już. Teoretycznie powinien pływać. O właśnie, pływa! Jaki słodziak! Nie, czemu mnie wszystko śmieszy teraz? Osioł pływa, jaki słodziak! No tak. Ma odpowiednią ilość tłuszczu. Że co, że unosi się na wodzie? Tak. Dobra. Jakieś walne zgromadzenie widzę jest. The king is the king. As long as he doesn't poke his nose into my business, I don't poke my nose into his. Osioł mi zaciął. Zygfryda. A ty co, tłumów pilnujesz, Magok? Tłumów pilnujesz? Sprawdzam, o czym gadają. Coś tam o królu i o nosie, nie wiem. Mówisz miejskie ploteczki. Magok został szpiegiem. Nadzorca, no. Cześć Mariusz, hejka. Gdzie jest? Jej! Dzięki za subika. 32 miesiące. Magok zaraz powie królowi? Nie, chyba nie. A co on może królowi powiedzieć? A tu jest ta z rogami. Idę zobaczyć. Ja to chcę widzieć. Czemu mnie bijesz? A co tak na dystans? Ja myślałam, że to będzie dzidą, a ty ją skuszy bełtem. Bo Magok mimo wszystko się mnie boi. Boże! Wydała ostatnie tchnienie! A reputacja dynastii minus dwa. Cię zabił, cesarzowo. Było warto. Odrobię. Zamach na cesarzową. Ale jak wszystko wskazuje, jestem nieśmiertelna. Cudownie. To ja pobrudzę se ręce i pozbieram ten gnój, który się tu zdążył nazbierać. A bo wiesz, że to musisz na nowo wszystko porobić? Co? No bo to teraz podzielili na te wszystkie sezony, czyli na każdej teraz ty musisz osobno ten pozaznaczać. Ale ja to zaznaczałam na wszystkich wtedy, chyba. Teraz zobaczę. Pochodnie mi się no weź zobacz, bo tam widziałem, że właśnie na stop się gdzieś coś świeci, a mi się nie chce tam też tego robić. Ja nie wiem, wszystko na mojej głowie, to idźcie zadania no. Porobić. Twoja wioska, twoja robota, no. Tak. Halo. No halo, sama tu mieszkam? No, sama? To no. Mieszkasz z nami, to robimy rzeczy przecież ładnie. A ty zarządowujesz, bo to twoja wioska. Edytuj halo. Zadanie. Gnój. No dobra, to mamy zadanie. Jest zajebiście, całkowity. Dobra, tu jest chyba jeden, nie ma podziału na... Magok mi bije! Zaczęłaś, chodź tu. Nie! 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 On nie, na pięści mnie zabił! Oddaj mu
młotka, nie bądź taka. Oddam w najmniej oczekiwanym momencie. Słusznie. Gorzej, żona nie daj się. Bałamuce. Ja przyszły wyniki z tajemniczego klienta miałem 100%. Brawo, gratulacje. Ja. Pięknie. Wszyscy mnie gratulują. Subcio. Cześć, Englord. Wioska to, ale wypacha łowie w takim razie więcej róbcie. Co? Co? Twoja tata Zygfryda? Tak. No bo u mnie to ona śpi na dworze. Fajnie. Wie gdzie jest jej miejsce. Przed schodami, więc to... Na schodach, no. Idealnie. I się obraziła po prostu. Dziękuję, dziękuję. Średniowieczu tak, schody czytełki. To był taki odpowiednik kanapy. No ebała się. Nie zmyślam. No ebała się, tak. No ten mój ostatnio spał za drzwiami, więc w sumie... Ja mój to nawet nie wiem, gdzie jest. Ja położysz się, mocno? Ja bym chciała, żeby ten twój w końcu urodził, bo on już chyba 3 lata jest zaciążony. Biegnę się położyć. Wychowana pilnuje dobytku pana. Dynastia Targaryenów. Tylko nam smoki zajebali. Nie, trojaczki? No, mamy 2 osły, to już prawie jak smoki. Jakby się po wiosce rozejrzeć, to myślę, że wśród naszych mieszkańców tych osób może być trochę więcej. Może i jakiś smok by się znalazł w sumie. Dobra, mamy to. Magok czeka na młoci córkę, no ale przecież on ma Dagmarę. Dagmara. Już nie ma Dagmary, ja sypiam z Dagmarą. A to jest ta od królowych życia? O nie, nie. Ej, całym szacunkiem do Magoga i do naszego konfliktu, nawet Magok ma jakieś kurwa standardy, tak? Co w rodzinie, to nie zginie. No, w sumie. Gdzie on jest? Idziemy ty zadanko robić jakieś jeszcze, czy mam iść sam? Czekaj, no szukam na flirta, ale aha, szukam faktycznie. Swojego chłopa. Zygfryda, do nogi. Gdzie ty jesteś? Jesteś okropny. Jak co? Tak mówisz do kobiety? Nie, to jest gra tylko. Spokój się. Wrocław, Światopelk. Ja tym chyba, swojemu że... chyba jakiegoś GPS-a założę, bo chyba go nigdy znaleźć nie mogę. Dagmara tutaj łazi. No, będziesz przy następnej sprawdź, bo może jest ustawione, że właśnie się nie starzejemy i dlatego on będzie w ciąży przez całą rozgrywkę. Zaraz sprawdzę. Nie, to jest Mirosław, to jest Mirosława Zygfryda jest nad jeziorem, gdzie Zygfryda siedzi. A to myślisz, że w ustawieniach serwera czy coś? Może być, no, że może wiesz tam jest. Dostosuj rozgrywkę. Punkty życia, brak głodu, podatki, brak pragnienia, udźwig, zatrucie, temperatura, szybkie budowanie. Długość pory roku, bandyci, zadawane obrażenia. Nie ma tu w ogóle nic o starzeniu się. No to dziwne, że już mamy 3 lata i dalej te 19 lat. Kurde, ja tu nic nie zmieniałam poza długością pory roku zresztą wtedy. Zygfryda, gdzie jesteś? Gdzie na kujwa znikła? Zarządzanie. Zygfryda. Uciekła przed tobą z wioski, bo na pewno. Czekaj. Sprawdzimy. O. Jest. Tu. Jest, Jon. How are you? You thirsty bastards. 81. Ja mam 45. 89.
No i nie mogę więcej, 45 dzisiaj. Piciu mi się chce. 95. Okej. 100%! Ale nic nie mogę z nim więcej zrobić na razie. No to jest to, co ja miałam. I w ostatni sezon, i następny sezon się zmienili, nie? I był przypał. W kuchni brakuje zasobów. Czego nie macie? Więc możesz go najwyżej zaprosić, a nie może go zaprosić do wioski. Nie, jest, że ja... Ale nie, jak zaprosić do wioski, w sensie? Że na zasadzie, że chodź do mojej wioski, będzie ci miło. Ale kochana, on jest w naszej wiosce. On jest. Ja go zaprosiłam i flirtuje z gościem, którego mamy u siebie. Wiem, co ty mówiłaś, że on zniknął wtedy z tego obozu. Tak. Drewnianych misek nie ma. No bo już ten pewnie. Stół warsztatowy, tu żeśmy robili, nie? Drewniana miska, kurde. Nie widzę żadnych takich. Żadnych jakich? Problemów, że ten. W końcu go zaliczysz, wierzę w ciebie. Dzięki. Tak, optymist napisał. No wiem. Ale to podbiję do Dagmary. Co się będziesz czaić? Nie chcę Dagmary. Dagmara już jest zajęta, co oni się no właśnie. Mało bab w wiosce jest. No, żebym to teraz brzydko zrobiła. Dobra. Dobra, ale. Dobra, tu się robi. Czy ja bym w sumie mogła coś zjeść? Jajeczniczkę na przykład. Co? Co mi znowu robisz? Nie mogę po prostu. Się. Aha. Potknąłeś się. Dwa stopnie były za wysokie, ja rozumiem. Najlepsze jest to, że on się tam tak rechocze, tego nie słychać na mikrofonie, w sensie u niego. Słychać, czasami. Czasami, ale ja słyszę po prostu cały czas z drugiego pokoju, nie? Mała Madzia, mąca. Patrz to, zobacz. Patrzę. Kocyk no. Był za śliski. Aha. Nóżki mi się zgięły. Masakra. A teraz do tej drewutni w sumie chyba można dwie osoby dać, nie? Chyba tak tam było, no. Weź na chwilę, zatrzymaj się jeszcze chwilę przede mną. Coś ci pokazać. Boję się. I love you. O, czekaj. Będziesz mdlał? Poczekaj. Ja mam złe przeczucia, nie? To co? Nie? 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 Masz chłopa? Mam. Jednego, jak który przynajmniej nie wygląda tak jak my. Jak to? Mi się pić chce w ogóle. Oj, to nie mam po co żyć. O, już nie dramatyzuj. To se poleżę. Drzewka nam ślicznie wyrosły. Już w końcu niebawem będą owoce dawać. Ja chciałam zarządzenie. Tak, młodzie. Będzie wino. Wino, marki wino.
Ale to mam nadzieję, że to nie ja będę to wszystko robić, po pierwsze, a po drugie, że nie ja będę zajmować się tymi roślinami. Ja będę pił. Jeżeli mamy na czacie chociaż kogoś, chociaż kto się kawałek zna, kawałek na uprawie czegokolwiek w ogrodzie, to się pochwalę, że kupiłam sadzonki winorośli i posadziłam je w ogrodzie. Znaczy z Mirkiem żeśmy posadzili. No i wiesz, wszyscy mi mówili, że winorośl to jest taki teatr, że rośnie jak chwast i nie trzeba nic z tym robić, nie? Trzeba pyskać przecież. W imię założenia, że to rośnie jak chwast i nie trzeba nic z tym zrobić, pierdzielałam to w ogródku i sobie myślę, rośnie. Jak przeżyjesz, to fajnie, jak nie przeżyjesz, też w porządku, this is Sparta, nie? I no też kopałam tylko, że w dołek tą winorośl i zrobiłam jej taką spartę. I sobie myślę, dobra, tam przecież jak rośnie jak chwast, to tam nie da się tego zepsuć, nie? Ale... Rok później, okazało się, że tam dwie jakieś sadzonki sobie nie przetrwały. I stwierdziłam, dobrze, to wymienię te dwie sadzonki na dwie kolejne. Były po prostu niegodne ogrodu mego, nie? I zamówiłam w sklepie internetowym sadzonki o identycznym wieku, jak to, co rosło u mnie w ogrodzie. I przychodzi taka sadzonka, która jest wyższa ode mnie. Ojej. I patyczka to ma grubości moich dwóch palców. No. I sobie myślę, jak? Bo to, co ja mam w ogrodzie, to jest ledwo do kolana. I majta się na wietrze, jak stary bujajca, nie? I słuchaj. Stwierdziłam, że chyba jednak coś robię źle. Chyba jednak coś jest nie tak. I zaczęłam wertować internet w poszukiwaniu wiedzy. Już nie było tak, że jestem najmądrzejsza i się samo wyrośnie, tylko poszukam, co trzeba zrobić. Więc winogrona, które są u mnie w ogrodzie, to począwszy od tego, że są źle zasadzone, to są całkowicie niezadbane i to jest w ogóle cud, że one żyją. No fajnie. No i być może, aha, ponieważ jest cierpień, to już niewiele jestem w stanie z tym zrobić, więc być może, jeżeli przeżyją następny sezon, być może, to jest bardzo duże być może, wtedy zadbam o nie tak jak trzeba, nie? Także trzymajmy kciuki za moje winogrona. Będzie dobrze. Kiedyś. Więc proszę mi nie dawać do rąk opieki nad jakby owocami, bo ja wierzę w to, że rośnie samo jak chwast. A później się dziwię, czemu jest takie małe, nie? No to nieźle. Ja bym też nie potrafiła, w sensie... U mnie jedyne, co dobrze wyrosło, to zioła, bo nad nimi po prostu przestałam panować. I pół ogródka zachwaściły, więc ciężej było się ich pozbyć, niż je posadzić. Ktoś się wybiera ze mną na kolejną tą misję? Ja mogę wybrać takiego, dobiję tego niedźwiedzia. Aha, to dalej z niedźwiadkiem. Tak. Te dęsujące dupki, tak. Nie takie zioła. Zygmunt. Nie takie zioła. Chociaż też w Holandii to było. Teo, wiesz, jeśli chodzi o twoje sadzenie czegokolwiek, to powiem w ten sposób. Obstawiam, że ty miałabyś chociaż taki rozum i godność człowieka oraz ten fragment mózgu odpowiadający, wiesz co, może sadzę, może powinnam coś przeczytać na ten. Za research mówisz? Tak. Nie, to ja... jakikolwiek research zrobić, a nie, ha, to rośnie jak chwast, w dupie to w podłogę będzie rosło, będę mieć winogronka, będę mieć winogronka, a jak świnia niebo zobaczę. Ja ci powiem, że ja mam trochę inne podejście, ja mam Eru. Tak, rozumiem. Gdyby nie on, to w domu nie miałabym ani jednego złamanego kwiatka, więc... Ola dotknie, od razu rośnie. Ja. Ale to chyba kaktus, nie? Robię ci masażyk. Co ty robisz? No masaż ci robię. Kopytkiem. Kopytami? To znaczy, że Eru dalej leży i się opierdziela? Mniej więcej. Wiesz co, Eru? Wiesz ty co? To tak na wizji? Nawalił się biedny.
Chyba powietrzem. Widziany bełt mi się zbadził. Nie mogę wyciągnąć z ziemi, ale lipa. Idę szukać tego niedźwiedzia i go dobiję i idę do ciebie. Ja się odsunę, nie? Bo tak się źle kończy. Bardzo podoba mi się. Musimy tu jakiś ten, musimy imprezę zrobić w wiosce, słuchajcie. Jak bardowie dotrą do wioski czy coś, to trzeba zróbmy zrobić ognisko. Ognisko i dookoła ogniska tak tańczmy. Możemy, no to na co czekasz? Przygotuj na wieczór. No w nocy musi być. Pedro. Nie umiem tego przerwać, halo. O, dobra. Wpadłeś w trans. Niosę mięsko i mogę z tobą jechać na przygodę. Nie, no mówiłam, że nie. Dobrze, no czekam nie? na ciebie. Nie. Jak to nie? A. Ja tu mam... Jak mu tam? Czekaj, no to ja już złego męża sobie wybrałam. No nie pamiętam jego imienia. Modli Boga. Kurde, karteczkę Modli na ekranie. Boga. Karteczkę na ekranie. Tak, no, właśnie dlatego go wybrałam. Modli Boga. Jak to imię? Czy mi się coś pomyliło, czy dobrze pamiętam, że mieszkasz w Holandii? Prawie? Pomyliło ci się trochę? Mieszkałam w czasie przeszłym. To w Heniu było coś o takich ludziach, co jak zaczynali przestać, to nie mogli przestać i pomagano im zrzucić ich z mostu. Jak można zacząć przestać? What? Aha. Gdzie teraz cię wywiało? Do Polski. Przemstań. W Bieszczady wyjechała. Mój mózg miał lagę. Do kopalni. Do kopalni to nas wywieje w nowej mapce w Hancie. Się nie mogę doczekać. O, to przyjdę pooglądać. Bo ja sam lubię zagrać. W Hanta. Gdzie ja się nadaję do grania w Hanta? Jeszcze Magok przy mnie ciśnienia dostaje. Po co to komu? Może on nie może umrzeć, jeszcze się może przydać. Nie wierzę, że to mówię, ale... Jesteście jedyni, naprawdę. Ten... No, jak, pamiętam, jak grałyśmy w Hanta. W sumie graliśmy. Bo Magok nas kierował. I zaraz mi się przypomniały te same chwile, bo jakby nie, żebym była super doświadczona. Ale te same chwile, kiedy ja w ogóle zaczynałam pierwszy raz i nie wiedziałam, skąd strzelają i nic nie widziałam na planszy. Teraz przynajmniej co którąś postać widzę. Siema, Tomek. Witamy. Dobry, także. No ten, widzisz, jak dramatyzuje dzisiaj? No nie wiem, działaś to. Leżę ze swoją pałą. No, ewidentnie. I to w dodatku na wierzchu pała. Dziunia, będziemy... pamiętaj, że jak wrócimy, to ma być ognisko. Będziemy robić, będziemy szukać nieznanej posoki. Dobranoc, Nida, śpi dobrze. Posoki. Dobranoc. Będziemy zbierać soki. Ale twój osioł ma dziwny tyłek. I spłaszczony, nie? Co mu nie zrobił temu ten tyłek? Nie przyglądałam się, jak spłaszczony, no przecież no ma poczekaj, taki to twój. Popatrz na mój. Jak to wygląda? Normalnie. No gdzie normalnie? Czy może to nie jest dobry pomysł, żebyśmy patrzyły na dupę osła, nie? No przecież ma normalny tyłek, o co ci chodzi? Ale psz... Co z nim jest nie tak? Ma spłaszczonego. Jakiś taki dziwny. Osła. I tak się dziwnie dynda, jak biegniesz, tak. Też to zauważyłem, jak jechałem z Olą. Dziwnie ci się dynda, jak biegniesz. Tak. Ogólnie nie wiem, gdzie jadę. Gdzieś tam, gdzieś przed siebie. Tego handlarza w to jego standardowe miejsce, o którym nie mamy pojęcia. Ale jedno nagle dostałyśmy pojęcie na ten temat, bo... O, czekaj, bo tu są niedźwiedzie! Ja już biłam gdzie niedźwiedzie. Tak może bardziej od prawej. Nie, to zostaw żubry osła są i uciekaj. Nie! Biedny osiołek. Spłaszczony osioł, ciekawa teoria. No, jakby...
Też ją próbuję rozkminić. Czekaj, bo teraz będzie na Eldena. O. Coś chciałam powiedzieć. Jedno z tych zadań jest, słuchajcie, do bitki z oprychami. Moglibyście panowie pokazać, na co was stać. Że co? No, to właśnie. Co można powiedzieć w łóżku i podczas Medieval Dynasty? Ale masz spuszczony tyłek. O nie! Płaskodupie. Na dziwne rzeczy patrzycie, jak wam dupsko osła nie pasuje. No ci i mnie pasuje, ja wypraszam sobie. Ja nie widzę, żeby on miał płaskodupie. Nie, bo zgubiłam znacznik. To już chce 200 metrów. Jak jedziesz, to też dynda. Aha, no dobra. Chyba księgę haseł można zrobić. To wygląda jak miejsce, w którym są bandyci. No nie? Mam nadzieję, że jednak będzie tu handlarz, a nie bandyci. No czymś handlują na pewno. Może nie będą zbyt zachwyceni tym, że sprawdzamy, czym handlują. Kantar. Nie, jestem dokładnie tam, gdzie chciałam być. Idę mu opitolić chatę. Znasz miejskiego cyrulika. Niezła próba, ale to nie ma żadnego znaczenia. Wysłałem swojego towarzysza, aby umył patelnię. Trochę za długo to trwa. Wiedziałam, tak, że tak się okradam. Zagaduj go dalej. Mam wypytać się o tą jego patelnię więcej? Wypytaj się o wszystko, bo go okradam. Ją? Nie miałeś na myśli towarzysza? Pewnie ją wylizuję, nie mogę. Nagle się okaże, że patelnia to jest ten, to jego klacz, nie? Patelnia ma na imię Mścibora. Tak. Daleko jeszcze? Bo mam, nie wiem, czy mam ucisnąć, że jest leniwy, czy mam powiedzieć, że zaraz wracam. Zaraz wracasz. Ja już prawie opitoliłam chatę, jeszcze tylko pięterko, ale tam może nie będzie szedł, jak z nim skończysz gadać. A tu byłaś? Dalej stoi. Linii? Tutaj wchodzę. No. Patrzę, co się dzieje. Miedziana strzała, weź. Tu są monetki. No, co za luje, nóż, no. Mikstury. Co? Czemu luje? Bandyci byli obok wioski. No to mam nadzieję, że ich ładnie wyjaśniłeś. Może to ci z zadania. A to nie wiem. No, jest zadanie na bandytów. 59 monetek mu zabrałam i wino wiśniowe. Ja zaraz wam powiem, które. Nie wiem, które. To nie. Opitolonet jak coś. A, głos ludu. Tam jest zadanie. Z bandytami. Ale to my nie jesteśmy tam. No to koło wioski nie ma bandy. No dobrze. Geriap. Dobrze, co my dalej mamy? Idziemy teraz... Idziemy do wodospadu szukać patelni, młotka. Dobrze. Co mieli tutaj po patelni? Zadanie na naszym poziomie. Odnajdź patelnię. Żeby było na czym mięso smażyć, you know. Tak. W Wiedźminie była taka misja, że trzeba było patelnię odzyskać. Nie, bo ja chyba zostawię tego osła tu jednak, nie będę tam zjeżdżać do końca. Wezmę sobie siekierę w łapę. No to trójce ja też tam, na wszelki wypadek to było tak w trójce? Czy w jakimś innym Wiedźminie? W Wiedźminie trójce, trzeba było Łabiją! Trzech tu jest w skupańce! Co za łajzy, ja mam piksel życia, muszę się wycofać i wyleczyć. Ja też, czekaj, trzeba się poleczyć.
biegną do nas po tym, jak żeśmy uciekli. Czek, weźmij se jaką miksturę leczenia, ja se wezmę strzelanko i będę ich wyjaśniać. Nie mam mikstury leczenia. Nie mam bełtów, ja mam miksturę leczenia, chodź. Gdzie jesteś? Biegnę do ciebie. Ale widzisz mnie, prawda? Biegnę od lewej. Dobra, no, ja se stanę tu pod drzewem. Przestali chyba no, jestem. Boże, myślałam, że to ten, a to ty. Dobra. Jak to byś mi zajebała tym bełtem? Masz upuść. Masz to ten. Bym miał teleport. Masz upuszczony jest. Turla się! Goń! Alt przytrzymaj, byś widziała, gdzie jest. Dobra, już mamy. Miedziany bełt, dobra, ja biorę miedziany bełt i idę ich wyjaśnić, nie? Poczekaj, no ja to się mam łuk. Trzy. Czy ja mam strzały? Dobra, zablokowali się na kamieniach, są głupi. Miedziana dobra, strzała. Uciekają. Nie, ci są za daleko, żeby ich bić. Ci tutaj. Nie wyceluję. Wiesz co, może byśmy ich od lewej zaszły? No. To na skradanku, na przykucu z tym słowiańskim. No, bo wiesz, że się da skradać, nie? No da się. No, to tam wiesz, na przykucu, żeby jak najpóźniej nas zauważyli. Żeby żadna patelnia nie uciekła, co? Kuchnie są zamykane. Słusznie. Patrz jaki gnój, w ogóle on wiedział, że oni tam są i że nas zaatakują. No. Wystawił nas i jestem pewna. Też tak myślę. Ale spudłowałam. No ja teraz też. Dobra, jeden leży. Widzę. Drugi leży. Mamy to młotka. Jeszcze. Co ma w rękach? Łuk. Dobra, zabrakło mi staminy. Jakie snajpery. Archa, archa. Zbieramy ich. Zbieramy i będziemy się dzielić potem tymi. Tak. Bo ja biorę bełto, sobie weź ten. Strzały. Przynajmniej jakieś strzały mam przy sobie. Dzisiaj. Wszystko zbieraj, to potem się podzielimy bełtami po prostu i strzałami, nie? Mhm. Cebulę znalazłam. O co chodzi z tą cebulą dziś? Już wszystkich? Dało ci tego jednego tu gdzieś też wcześniej? Tutaj trzech jest, no i trzech zabiłam. Miedziane strzały, znaczy, obrobiłam. Poczekaj, to ci położę ci te strzały tylko gdzieś na płaskim, żeby ci się nie kulały, to chodź tam. Czekaj sekundę, pozbieram to, co tu leży. Tu jest takie płaskie. Czekaj sekundkę, pozbieram te tutaj jeszcze, które są, wiesz? Ale muszę je dobrze namacać. Jakbyś znalazła jakieś bełty, to też mi podrzuć. Tak. Oczywiście. Ci podrzucę. Czy to chyba spod spodu tej nie wyciągnę? Dobra, tam jest jeszcze jakaś pułapka na dole. I jest też chyba strzała. Dobra. Albo to ta patelnia jest na dole, jeszcze jest taka opcja. Już. Dobrze, tutaj się nie będę kulać, nie? Tak mniej więcej będą się kulać, bo i tak się trochę pokulają. To rzucę, ja potem ja sobie rzucę. Co? No, zbieram. Coś wyrzuciłam niechcący jeszcze, ale dobra. Bełta tutaj leży obok mnie. No. A już ci daję też, czekaj. Miedziany bełt. Upuść stos. Cały jeden tu mam. Och, szaleństwo. Zawsze to jeden lepiej niż wcale, nie? No, strzał widocznie więcej. Brązowy, kamienna strzała. Nie mam żadnych innych. Dobrze, to tego jednego mi rzuć. No już ci rzuciłam. Tu leży pod nogami. Alt sobie wciśnij. Ach, dziękuję ślicznie.
Jeszcze tu na dole są teraz właśnie. O, jeszcze właśnie... tu jest, są dwa takie. O, no to na dole właśnie. A i strzał jest kilka i ta patelnia też tam na dole leży. A, faktycznie. Pod tym nie mogę strzały podnieść. No, ja tego bełta też nie mogę, co jest tu wbity pod trupem. A nie mogę go pokroić na kawałki tego trupa, więc... Tu też jest strzała. Okay. O, a... Aha, to też są strzały. A masz łuk, o, czy nie masz? Patelnia się znalazła. Nie, ja mam puszę. Ma jakiś podniosłeś, łuk? Podniosłeś. A nie wiem, nie patrzyłam w sumie. Nie da się go... jego ciało? Nie ma tam żadnego. No dobrze. To na łosiołki. Ty widziałaś, że łosiołki mają imiona, prawda? Płotka i opelek. O! Nie widziałaś. Też widzisz. Że ja jeżdżę oplem. Ziomuś, przekładasz jakąś patelnię nad życie człowieka? Dobra, zrobiliśmy to za tą część zadania. Można by teraz w sumie po bagna pojechać. Okej, okay, który będzie bliżej? Ten ma 1074, a ten? Ten ma 800, to chyba ten, co? No to Annabel. Mustang trzeba było tylko do nas zadań chyba nie zdążymy zrobić, nie? A nas tepnie! O kurde, to może wróćmy, żeby nie było, że nas bez osłów tepnie. Osły chyba też się zresetują, ale możemy wracać. To jest dobry plan. No, dobrze, że zwróciłeś uwagę, Magok. Siema, siema. Wio! Przynajmniej nawet jak się nie tepną, to będziemy trochę bliżej, żeby je odzyskać, nie? I ten galop na tym biednym ośle i dźwięki zamiast osła to konia. No. Chociaż tutaj jeszcze patataja, a ty w Asasynie w Valhalli. Ja jeżdżę na wilku, a też słychać kopyta. Pięknie. Padłam po obejrzeniu Coral Island. No i pięknie. Cieszy mnie to. Miło cię widzieć. Dersi! 23 miesiące! Siema, Dersi! Dzisiaj chyba jest dzień słupkowy, co? Łobuzy. Są wilki z podkowami, no ewidentnie. Move on! Temu mojemu osłu jakieś nitro zainstalować, bo się wlecze strasznie. Nie mogłem pomachać, to odnowiłem. O! O! Słuszny argument. Najlepszy. Cześć Moriarty, dobry wieczór. Siema Morteł. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy zabrakło dzienników z Coral Island. Weribi, siemanko! Młodzia, wsadź mu marchewkę, wiesz, gdzie to może zadziała, jak u ciebie. Ja nie mam magogowych tendencji. Ja w ogóle uwielbiam, jak w tym, jak tu powstają te wszystkie plot twisty, nie? Magoga nie było dwa tygodnie.
I wszyscy wiemy, że ta marchewka znalazła się tam przez niego, jakby... Magok widocznie... Szlają się gdzieś, kurde, a potem na mnie zwala, kurde, nie? Ja nic na ciebie nie zwalam. Jakby mimo wszystko pragnę powiedzieć, że wciąż jest u mnie brzoskwinia. Ja wiem, jakie mamy czasy, ale tam wciąż jest brzoskwinia. Powinieneś to wiedzieć, skoro marchewkę miałam. Ja, łomatko, jedyną taki jestem zmordowany po całym tygodniu robienia egzekucji. Się przepracowałem zdecydowanie. Moriarty, coś albo kogoś żeś egzekutował. Czyli jakoś tak, jakkolwiek się odmienia ten wyraz. Moriarty, ale ja mam nadzieję, że ty wiesz, że czasy katów się dawno skończyły. I że jak ktoś ci powiedział, wykonaj egzekucję, to nie miałeś mu obcinać głowy. Zdajesz sobie z tego sprawę, prawda? Gdziemy, spanko? 12 już jest. Nowa pora roku. O, to no. Samo zatrybiło. Ja nie wiem z tym lub z kim Magok sypia, bo wiem, że nie ze mną. Zadanie zakończone niepowodzeniem. Ale ciekawe, czy się pojawi, czy po prostu żeśmy go nie zaliczyli? No nie zaliczyliśmy, bo to chyba było z tego... Poboczne. No, tych pobocznych. Mogę mu wybrać imię! Komu? Komu? Dziecko! Urodziło się! Ja! Pępkowe będzie. Matka, gdzie jesteś? Mamy syna! Gdzie jesteś? Mogę go nazwać Bodzepor, Blizbor, Biezuj, Bronisław, Czabor, Przedrog, bo nie mam tak, że sama wybieram imię, tylko muszę wybrać listę. Blizdogon! Dzidziar! Dobruto! Ja, on go nosi w ogóle. Fardek będzie teraz statusiem na pełny etat. Gerwin jest, Gerwazy, Gottfried jest. Pozdrawiamy. Gotthard. Helmut. Gotthard trochę brzmi jak retard, to ja nie wiem, tak, czy jest takie osoby. Jekrew. Jan. Przepraszam, Jekrew? Jekrew? Jekrew to brzmi tak trochę wampirycznie. Myślę, że pasuje. Lotomir, Luboradz, Ludwik. Ale się postawiłeś. Eru już ma dzikie dęsy. Mezamir, Mietwin. Cieszy się. Śmieje się, patrz jak fajnie. O. Mojmir. Have you ever done any quest for the king? Jaki to by pachoł. Olaf jest też Osum. Otto. Osum. Twoje dziecko na pewno jest Osum. Tak. Radzisław. Radzisław. W Radzisław. Słuchajcie. Na razie Radzisław najbardziej do mnie przemawia. Powiem ci, że tam jest naprawdę kilku dobrych kandydatów. O, no, patrzcie. Tak. Eru nie ścimał zaś. Rozbawia dziecko. Tak, ja myślę, że Ferdek Tulmin. Jest Oli. Świebor. Brawo! Zieliwód. I'm thirsty. Zadar. O, daję mu trochę wina i się pocieszył. Coś jeszcze? Unold. Masz jeszcze miło. Winka. O, Tomir. Proszę winy. O, dobre winko. Czym się robiło koło ty? B. B. Suligost. Jak? Suligost? Suligost. Brawo. Zieli woda brzmi super. Czuję, jakby cesarzowa wyczytywała ludzi na egzekucję. Prawda? Czy młotka zmieniła się właśnie w generator specyficznych imion? Młotka już dzisiaj była różnymi rzeczami, więc może i generatorem dziwnych imion, tak? Jeszcze jest przedwój. Szkoda, że nie prze...
No. Ale możesz mu wymyślić ksywkę. No. Powiem słuchajcie, tak. Jest Prosimir, taki wiecie, postawimy go pod kościołem. Ja myślałam, że Prosimir to brat Radzisława. Yes. Ale słuchajcie, jest Radziczek. Ninomysł i Ninogniew. Widzisz? O, Ninogniew będzie. Ninogniew, też tak myślę. Ninogniew idealnie pasuje. Ninogniew, proszę bardzo, jest Ninogniew. Mamy nowego członka w naszej wiosce. Gratuluję, młotka. Jesteś pierwszą, która spłodziła nam syna. To znaczy w sumie Ferdek donosił ciążę. Nie wiem, ile w tym było twojego udziału. Dobra, zabawny taniec, jej. Ale wiesz, nawet urocze to dziecko. Ale jaki przyjęty rolą, nie? No, mówię, że tatuś na pełny etat, on teraz nie będzie nic robił, no dzieckiem się opiekował. No, niech się zajmie czymś pożytecznym chociaż, no. Kapusta nam urosła. Cebula nam urosła. To ja zapatatajam do wioski po te questy poboczne, co żeśmy je zawalili i nam reputację zjadło przez to. Patataja i ja się zajmę polem, klasycznie, na początek roku. Ej, Zygfryda ma już męża, what? Właśnie, a mój modlibóg? Halo? Ej, no nie, miałem 45%! Widocznie to ma był być? Za późno! Zygfryda, ty... No, nie powiem co. Chryzantemy rodzice, pół litrówce poczystej. Zdradziłaś Zygfryd do mnie, pod pociąg się nie rzucę. Ja się rzucę zaraz pod osła. Nie, muszę poszukać nowej. Kajo, nie. Zmarnowałem tylko czas. Modli Bogu. Uniesławo, czy chcesz być ze mną? Chcesz ze mną chodzić? Szybko poszło, nie? Mogłeś chociaż o nucą łzę wytrzeć. Ty se sprawdź, gdzie, z kim ona mieszka, bo to wiesz, jak już też może być. Uniesława? Albo se weź idź do wioski, jak jest jakaś wolna chata, to se wiesz. Uczyniłeś mnie najszczęśliwszą kobietą na świecie. O! Jest cutscenka. Mhm. No tak. Ja jeszcze nie przeżyłam, nie? Są śluby, są dzieci. Patrzcie, ile się dzieje. Gratuluję. Nowe zadanie, płonące strzały mi się pojawiły. Aha, bo to młotka zbiera. Ja myślałam, że to po tym ślubie. Płonące strzały. Po tym ślubie, wszystko to tylko jedna płonie. Strzała będzie płonąć. Grot. Grot. Pytam się, myślisz, że jesteśmy gotowi na dziecko? Co o tym myślisz? A on na to, nie musisz tego powtarzać dwa razy, słodziutka. Przyjdź do naszego domu po 19 i zacznie się magia. To, słuchajcie, ognisko nie dzisiaj, ja jestem zajęta wieczorem. Ja tylko pragnę powiedzieć, że... Festiwal gulaszu cię potrzebuje. Totalnie, prawda? No. Jabłuszka nam wyrosły. Wszystko w tym roku dużo obrodziło. No. Kapusta, prawda, marchewka i cebula. Mamy jakieś lisy, coś tam, więc idę te lisy upolować. Tam jakieś żyto od nas chcieli, nie wiem czy mamy. Może mamy. Jakieś, nie wiem ile, bo mamy chyba 40 coś. Tak, dziecko z kapusty. I jeszcze kapusty nie zebrałam, już jestem przeciążona. Okej, ta reszta. Muszę w ogóle mogę zostawić. Rolnictwo podrosło, No i halo, pomocy? Jest ktoś w wiosce? Nie ma. Ja cię uratuję, jak zawsze. Uratuj mnie. Nadciągam niczym grabarz. Biegnę.
Dzień dobry, przepani. Tu zrzuciłam kapustkę. Podniosłam. Mogła podnieść, super. Podniosłam i do pichlerza tam, nie? Z żywnością, tutaj tego małego. No. Właśnie, bo ja miałam kotlety smażyć. Potem będziemy myśleć, co będziemy gotować. Dziecko z kapusty, Nino, gniew. Ładuj mnie, co? Co, kuźwa? Co? Zygmunt, what? Zygmunt, ja nie wiem. That's what she said. Zaczynam się bać. No właśnie. Nie da się słyszeć napisów, napisy. Łocia, dużo tej kapusty tam ręcznie i to ci pojedynczo ją przerzucasz? Na siecze. Nie, tylko jakieś tam pierdoły jeszcze znalazłam, to wrzuciłam. Spoko. Ja od razu też w sumie jabłuszko i całą resztę tu mogę. To się ukała, co? 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 Chodź! Siedzi za mnie! Nie wiem, co tam się dzieje. O ja! Nie wierzę! Jaki śliczny! O Jezu! Ile radości dzisiaj! Prawda? Jaki jest piękny! Piękna mi obrodziło. To, że bardziej ucieszył mnie mały osiołek niż to, że się dziecko wykluło, ale... No. Mam ochotę na coś słodkiego. Zjedz placek albo tartę, albo... Brzmi smakowicie. Więcej miodu trzyma. Bym zjadła coś słodkiego. Jest niewyzbierany gnój. Trzeba pozbierać. A to z niego gnój. No, ja nie wiem, po co on tu stoi i pracuje. Jak nie pracuje, jak ja muszę gnój zbierać? Włożę do magazynu, żeby tam się robił z tego coś. Prosiątko mamy też malutkie. Ojej! Prosiątko, świniątko. Łuk. Długi łuk. To łuk możemy ogłosić. Prosią, samica. Strzały. Moriarty, ale jak gówniak dorośnie, to też będzie zapierdzielał w polu. Także może się przyda do czegoś jednak. Nasiona kapusty. Pamiętasz, to średniowiecze? Dzieci zapieprzają, jak tylko nauczą się chodzić, nie? Średniowiecz. Szable miał. To by się podążył, ano. Chrzest, wziął chrzest. Ale słuchaj, przynajmniej nie zaszczepię, to autyzmu nie będzie miał. Jezu. Dobra, już zamykam rękę. Normalnie czasami aż mi głupio, że się człowiek zaśmieje, nie? Zbierać dalej. Napiję się wody ze studni, bo to sucharem zaleciało. Wypij. Wypij. Wydub wiedzę, wydub. Dzisiaj już za dużo było dubania, więc ja nie wiem, czy to jest bezpieczne. Wydub, proszę, wydub. Już za późno. Jak nie będziesz szczepić, to będę musiał zrobić egzekucję. Chociaż to inne województwo, całe szczęście. Małchewki, młotka! Poczęstujesz się? Nie, to maluk jest koneserem marchewek. I do kochania ich w dziwnych miejscach.